Halo z Manchesteru, z Old Trafford. Witamy i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League. Manchester United zmierzy się z West Bromwich Albion. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania. I Fred. Dostałem wiadomość, że na King Power Stadium padł gol. Mamy pierwszą bramkę dla Leicester. Skutecznością błysnął James Maddison. Popisał się driblingiem i dobrze strzelił. Obecny wynik brzmi 1-0. Jest piąta minuta meczu. Bardzo dziękujemy. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Może to oklepane stwierdzenie, ale obrona Manchesteru United stanowi w tym sezonie prawdziwy monolit. Obrońcy mają zaufanie do swojego bramkarza i odwrotnie. A to pozwala. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Gracze Manchesteru United w ostatnim spotkaniu uporali się z Crystal Palace. Jak sądzisz, jak to będzie wyglądało w dzisiejszym spotkaniu? Wtedy odnieśli gładkie wyjazdowe zwycięstwo 3-0, a ich przewaga w całym meczu nie podlegała raczej większym wątpliwościom. Ostatnia wygrana dodała im pewności siebie, więc uważam, że stać ich na zwycięstwo także w dzisiejszym meczu. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Rashford dostał piłkę. Cristiano Ronaldo! Gol! Ronaldo! Jak zawsze Ronaldo! Ten facet jest z innej planety. Spójrzmy może jeszcze raz na tę niespieszną wymianę podań. Tu decydowały cierpliwość i precyzja. A Cristiano Ronaldo pokazał zimną krew, posyłając piłkę do bramki mimo asysty rywala. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Cristiano Ronaldo. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym. Szukają okazji do decydującego ciosu. Piłka wraca do środka. Gol! Proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Strzelec się spisał. Przy takim płaskim uderzeniu bramkarz najczęściej może tylko rozłożyć bezradnie ręce. No to mamy 2-0. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Grant. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Sancho. Ronaldo. No, a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Spalony! W pierwszej chwili myślałem, że sędzia puści akcję. Tak, minimalnie wyszedł poza linię obrony.
Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Na pewno trzeba jednak przyznać, że rywale umiejętnie się bronią i cały czas pilnują korzystnego dla siebie rezultatu. Bruno Fernandes. No i rozbrzmiewa gwizdek kończący pierwszą połowę spotkania na Old Trafford. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Pogba. Paul Pogba. Cristiano Ronaldo. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Przypomnijmy, że niedługo odbędzie się spotkanie Premier League, którego nie można przegapić. West Bromwich Albion zmierzy się z londyńską Chelsea. To może być bardzo dobry mecz. Obie drużyny mają czym postraszyć przeciwnika, więc nie powinniśmy tam narzekać na nudę. Otrzymuję informacje o bramce na Stamford Bridge. Tak, to jest kolejny gol dla Chelsea. Na listę strzelców wpisał się Lukaku, przedryblował obrońców i strzelił. Daje im doprowadzenie 2-0. Jest 50. minuta meczu. Bardzo dziękujemy. Piłkę przyjmuje Jadon Sancho. Gol! Ronaldo! Jak zawsze Ronaldo! Ten facet jest z innej planety. Pogba doskonale rozklepał obronę z kolegą, a Cristiano Ronaldo pewnym uderzeniem po ziemi nie pozostawił bramkarzowi wiele do powiedzenia. Po tym golu już 3-0. Van de Beek. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Rashford. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. I bramkarz bez trudu łapie tę wrzutkę. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Ronaldo. Piłkę ma teraz Paul Pogba. To zrobi Bruno Fernandes. Ale może teraz, będzie szansa. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają 4 bramki przewagi. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. I po tej bramce jest 4-0. Dobrze, teraz utrzymuje się przy piłce, czeka aż partnerzy podłączą się do akcji. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Dostałem wiadomość, że na King Power Stadium padł gol. To kolejne trafienie dla Arsenalu. Prowadzą teraz 2-1. Mamy 72 minutę. Bardzo dziękujemy. Podanie dochodzi do Pogby. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie. Naprawdę składna akcja. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę.
Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Pogba. Podanie otrzymuje Luis Alberto. Rashford prowadzi piłkę. Czy trafi do siatki? Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Wrzuca w okolice 11 metra. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Brandt. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza. To on ją zgarnął. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzut z autu. Paul Pogba. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Pogba. Ależ teraz przegląd pola. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie. Ekipa Manchester United z kompletem punktów. No, przekonujące. Pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty.